witam Państwa bardzo serdecznie na wykopaliskach w Krasiejowie. Ja jestem prowadzącym te wykopaliska, nazywam się Tomek Sulej. Tutaj proszę Państwa Kasia Lech z Uniwersytetu Opolskiego, jeszcze studentka, ale będzie moją prawą ręką na tym wykopalisku. Jak tam idą, Kasiu, pracę? Tak, właśnie znaleźliśmy pierwszy kręg, także tak? Chciałam Cię prosić o etykietki. A, super, znaleźliśmy pierwszy kręg, może Państwu pokażemy. O, tak mniej więcej wygląda. No nie wiem, czy Państwo coś widzą, bo on jeszcze jest nieoczyszczony ze skały, no ale tak wygląda. Za chwilkę przyniosę etykietki. A tymczasem, proszę Państwa, Ola z Warszawy znalazła pierwsze kości, może pokażemy je Państwu. O, tutaj po... Na razie jedna. To, tak, tutaj mamy kręg, tutaj jakieś żeberko i tutaj dalsze elementy. Już bardzo delikatnie je odsłaniamy. Teraz, proszę Państwa, znajdujemy się po drugiej stronie muzeum i tutaj trzecia ekipa szuka kości w miejscu, gdzie w przyszłości powstanie droga. Jest poranek 2 sierpnia. Rozpoczęliśmy prace wykopaliskowe. Część osób pracuje w muzeum przy odkrywaniu ekspozycji. Proszę Państwa, teraz jesteśmy przy monolicie, potężnym monolicie, w którym jest czaszka cyklotozaura, żuchwa i jakieś kości metopozaurów. No i będziemy wszyscy na tych taśmach jakoś go podnosić bardzo ostrożnie, żeby oczywiście się nie zniszczył. To ja zostawiam Państwa z monolitem i znikam.